Bardzo miło mi powitać Państwa na naszej uroczystości. Spotykamy się już po raz 11 w czasie Dni Patrona Miasta, aby wręczyć nagrodę imienia Jana Jędrzejewicza autorowi najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki. Nagrodę w tym roku wręczymy autorowi książki najlepszej według kapituły wydanej w 2022 roku. Jak zwykle przypomnę na początku, że nagroda imienia Jana Jędrzejewicza jest wspólną inicjatywą Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Kasy imienia Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki oraz Burmistrza i Rady Miejskiej w Płońsku. Celem tej nagrody jest popularyzacja zarówno historii nauki i techniki, jak też popularyzacja osoby jej patrona. Dodam też, że fundatorem nagrody jest miasto Płońsk. Chciałbym w tym miejscu powitać naszych gości. Chciałbym powitać pana profesora, doktora habilitowanego Jarosława Włodarczyka z Instytutu Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk. Chciałem powitać panią doktor Joannę Schiller-Walicką z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Chciałbym powitać również panią doktor Katarzynę Dormu z Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a także panią doktor Justynę Rogińską z Instytutu Historii Nauki PAN, sekretarza naszej kapituły. Chciałbym oczywiście powitać również gospodarzy naszej uroczystości, pana burmistrza miasta Płońska, pana Andrzeja Pietrasika, panią dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, panią Marzenę Stawicką. Chciałbym powitać panią Bożenę Kaliściak, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Płońsku, ile jest z nami, nie widziałem do tej pory. Chciałbym powitać również panią Martę Kasperowicz z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska, przedstawicielkę instytucji, która zbiera informacje na temat Jędrzejewicza między innymi, oraz panią Danutę Tomaszewską, przedstawiciela warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Chciałbym powitać wszystkich dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz członków Płońskiego Koła Miłośników Astronomii, a także chciałbym przywitać laureata oraz wyróżnionych w naszym konkursie oraz przedstawicieli wydawnictw. I teraz prosiłbym na początek naszego spotkania o to, aby zabrał głos pan Andrzej Pietrasik, burmistrz miasta Płońska. Dzień dobry Państwu, przyłączam się do powitań. Witam również młodzież z naszych szkół, która rokrocznie przychodzi na całą ceremonię wręczenia nagród, ale również po to, żeby posłuchać świetnych wykładów, jakie zawsze są tutaj wygłaszane przy okazji wręczenia nagród. Mam nadzieję, że będzie tak samo w tym roku. Niektóre są tak świetne, że muszę powiedzieć, że mnie samego zaskakują i że nie jestem przygotowany do wielu z nich, żeby podjąć polemikę. Są to takie nowości ze świata albo taka wiedza, której ja po prostu nie znam. Ale tym bardziej warto ich wysłuchać. Wręczenie nagrody imieniem Jana Walerego Jędrzejewicza 26 września 2023 roku. Szanowni Państwo, Bolesław Prus w jednej z kronik tygodniowych w charakterystycznym dla siebie humorystyczny sposób zadał pytanie. Ile mógłby Jędrzejewicz działać na polu astronomii, gdyby jej tylko mógł się całkowicie poświęcić, a nie marnować swój bezcenny czas na praktykę lekarską. My dziś możemy zapytać, ile straciłby Płońsk, gdyby Jan Jędrzejewicz nie zdecydował się osiedlić w nim w 1862 roku. To właśnie dzięki umiejętnemu łączeniu zainteresowań zawodowych i pasji doktora Jędrzejewicza w drugiej połowie XIX wieku z prowincjalnego miasteczka Płońsk staje się jednym z ważniejszych ośrodków nowoczesnej myśli astronomicznej.
Mieszkanie Jędrzejewicza odwiedzają chętnie naukowcy z kraju i z zagranicy. Odbywają się w nim konferencje i dyskusje. Swoją niespotykaną pasją Jędrzejewicz zaraża pońską inteligencję, udzielając w swojej pracowni elementarnych lekcji astronomii. Praca doktora zdobywa coraz większe uznanie, a to z kolei wiąże się ze zdecydowanym wzrostem zainteresowania naukami przyrodniczymi wśród mieszkańców Płońska, które w niedalekiej przyszłości procentuje w kilku przypadkach studiami uniwersyteckimi. Jędrzejewicz jako astronom, amator, okazał się znakomitym popularyzatorem nauki. Wydana w 1886 roku Kosmografia okazała się dziełem nowatorskim, kanonicznym podręcznikiem astronomii, na którym wychowały się kolejne pokolenie. Wracając jeszcze raz do pytania Prusa o wkład Jędrzejewicza w rozwój astronomii, warto przypomnieć, że stworzone w Płońskim Obserwatorium funkcjonowało 12 lat, zaledwie 12 lat. Świadczy to o wielkim potencjale i niezwykłej naukowej płodności doktora. Zdając sobie sprawę z wielkiego wkładu Jędrzejewicza nie tylko w naukę, ale także w historię Płońska i myśląc o uhonorowaniu jego postaci, 24 stycznia 2013 roku Rada Miejska w Płońsku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej imieniem Jana Jędrzejewicza. Jako burmistrz dziękuję bardzo wszystkim radnym, którzy poparli ten pomysł. W sposób szczególny dziękuję dwóm instytucjom: Komitetowi Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Kasie imieniem Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki, a także panu Adamowi Derdzikowskiemu, który reprezentuje burmistrza w kapitule nagrody. Cieszy mnie, że do tegorocznej 11 edycji zgłoszono 62 książki. Oznacza to, że nagroda imieniem Jędrzejewicza cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem autorów i wydawnictw. Gratuluję wszystkim uczestnikom naszego konkursu i dziękuję za zainteresowanie postacią znamienitego pońszczanina. Chcę również poinformować, że wkrótce w naszym mieście powstanie w byłej wieży ciśnień znajdującej się obok dworca PKP, w którym tworzymy Muzeum Obserwatorium i Planetarium Astronomiczne, a także siedzibę Koła Miłośników Astronomii imieniem Jana Walerego Jędrzejewicza. Chcę chwilę rozwinąć to wkrótce. Od 2 lat trwają prace związane z rewitalizacją i przebudową dawnego budynku dworca kolejowego i w tym wieży ciśnień i budujemy też drugą wieżę obok. W jednej z nich będzie obserwatorium i w drugiej planetarium astronomiczne. I tak jak już powiedziałem, cały ten obiekt będzie poświęcony dla kultury i w części dla nauki. Liczymy, że ofertę, którą stworzymy, będzie to oferta głównie dla ludzi młodych, bo będą mogli zobaczyć to, czego w Płońsku nigdy nie mogli zobaczyć, a tak naprawdę chyba najbliżej w Warszawie, w Toruniu i w Olsztynie. Cały projekt realizujemy z tak zwanych środków norweskich EOG. Udało się pozyskać 8-milionową dotację. W tym roku powinniśmy zakończyć prace budowlane. Zimą będą przygotowane prace związane z aranżacją wnętrz, wystawą, no i przeniesienie tam części instytucji kultury, bo będzie tam nie tylko astronomia obecna w postaci obserwatorium i planetarium, ale również przeniesiona tam zostanie pracownia dokumentacji dziejów miasta Płońska. To jest jak na nasze możliwości duży obiekt, jeden z najładniejszych budynków. Zresztą, o ile dobrze pamiętam, jeden z autorów książki dostał nagrodę za prezentację dworca naszego jako typowy dworzec w Polsce międzywojennej. Ten dworzec otwierał pan prezydent Mościcki. I my ten dworzec, to jest zabytek, wpisaliśmy go najpierw do rejestru zabytków, bo nie był wpisany. Odkupiliśmy od kolei państwowych po to, żeby nie niszczał. Bo nie, od kiedy zlikwidowano kolej wożącą ludzi, a została kolej wożąca towary, to dworzec niszczał. I oczywiście to nie takie proste, bo trzeba było jeszcze zapewnić mieszkania dla byłych pracowników kolei, którzy też tam mieli mieszkania, było tych mieszkań 4.
No, ale wszystko się udało. Po kilku latach starań o środki dostaliśmy środki norweskie poprzez Ministerstwo Kultury, wtedy jeszcze i Sportu. I projekt jest realizowany. Mam nadzieję, że go szczęśliwie zakończymy i że pomimo tego, że było to w okresie pandemii, inflacji, drożyzny, uda się go zrealizować, no powiedzmy, przekraczając nie za wiele ramy finansowe, jakie określiliśmy w umowie z wykonawcą. Myślę, że nowa już nagroda będzie na pewno w tym nowym budynku, w nowym miejscu i myślę, że już wyznaczymy takie miejsce, w którym na stałe będzie ona wręczana, właśnie tam, gdzie trafi Płońska Astronomia i gdzie na pewno Jan Walery Jędrzejewicz będzie tam centralną postacią, którą tam będziemy pokazywać, a będziemy pokazywać astronomię również poprzez jego postać, poprzez jego osobę. Mam nadzieję też, że pan Adam przyjmie naszą ofertę i będzie tam już etatowym pracownikiem właśnie w tej części astronomicznej. Także to kolejny krok, który robimy w naszym mieście. Tak się złożyło, że w tym roku kilka dużych inwestycji oddaliśmy z udziałem środków zewnętrznych, bo będziemy 20 października otwierać wystawę w Domu Pamięci poświęconej relacjom dwóch narodów, żydowskiego i polskiego. Zresztą to muzeum jest w byłej kamienicy pożydowskiej należącej do rodziny Cohen. I to też jest ze środków unijnych. Otworzyliśmy też nowe centrum turystyczne, które zacznie działać za kilka miesięcy pełną parą. No i rewitalizację rynku. Ta inwestycja to prawie 70 milionów złotych, więc jeśli idzie o kulturę, nasze zasoby bardzo, bardzo się powiększyły. Teraz tylko, żeby znaleźć wystarczające zasoby z kasy miejskiej do tego, żeby one dobrze funkcjonowały i miały środki na takie codzienne funkcjonowanie. Natomiast jeśli pan Adam będzie pracował, to jestem pewien, że całą misję szerzenia wiedzy o astronomii, szczególnie tutaj chcemy młodych uczniów zapraszać, dzieci z Płońska i z powiatu płońskiego i dalej, że ta misja będzie tutaj doskonale wykonywana. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. W związku z tym w Polsce odbył się Światowy Kongres Kopernikański, ogromna impreza, podczas której było mnóstwo paneli dyskusyjnych, wykładów i spotkań. Kongres obradował przez wiele dni rzędu, najpierw w Krakowie, potem w Olsztynie, no i na koniec w Toruniu. I my, organizując tą dzisiejszą uroczystość, tak sobie pomyśleliśmy, że warto, aby Płońsk wpisał się w te obchody, chociażby symbolicznie. I w związku z tym w harmonogramie naszej 11. edycji nagrody pojawił się ważny kopernikański akcent. Tym akcentem będzie wykład astronom Mikołaj Kopernik, Piękno, Prawda i Matematyka, który poprowadzi dla nas pan profesor Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk. Tak na marginesie dodam, że pan profesor był jednym ze współorganizatorów tego Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który, mi się wydaje, zakończył się wielkim sukcesem. Tak więc zapraszam pana profesora na scenę i oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy w roku kopernikańskim, 550 lat od urodzin Mikołaja Kopernika, spotkać się również w Płońsku i o Koperniku porozmawiać. Chciałem Państwu opowiedzieć, jak współczesna historia astronomii patrzy na to, co Mikołaj Kopernik zrobił, bo to, co zrobił, nie dotyczy wyłącznie tego sloganu, który mówi o tym, że wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię. Za tym wszystkim stała niebywała przygoda intelektualna. I bardzo mądrze już na ten temat miał okazję pisać we wspomnianej kosmografii Jan Jędrzejewicz w 1886 roku.
pozwoliłem sobie tutaj w całości ten fragment Państwu pokazać. Odczytam go. Rozważając prawa ruchu Słońca, dotychczas dla jasności w przedstawieniu, nie dotykaliśmy pytania, czy ten ruch jest rzeczywisty. Za taki go uważano w starożytności i później aż do końca wieku XV. No bo jak stoimy na Ziemi, to wydaje nam się, że Słońce u nas krąży i na tym założeniu funkcjonowała astronomia geocentryczna przed Kopernikiem. Dopiero Mikołaj Kopernik, wychowaniec Akademii Krakowskiej, lekarz, ksiądz i astronom, genialnością swego umysłu po wielu latach ścisłych badań całe to pojęcie obalił, stawiając natomiast swój układ świata, w którym Ziemię uznał za jedną z planet dookoła obiegających nieruchomo stojące Słońce. Układ świata Kopernika, wyłożony w jego dziele De Revolutionibus Orbium Celestium, wyróżnił się od wszystkich dawniejszych przypuszczeń przez to, że przeszedł poza granicę hipotez, a w swych zasadach przedstawił się jako prawda niezbita. Szczegóły tylko tego układu potrzebowały poprawy, co jednak w naturalnej kolei postępu nauk bynajmniej jego olbrzymiej zasługi nie umniejsza. Brak przyrządów, jakimi dzisiejsza nauka rozporządza, i zakorzeniałość dawnych pojęć, z którą walka zawsze jest trudna, tym więcej każą podziwiać ten potężny umysł, który silnym i odważnym przeświadczeniem o prawdzie skrócił o setki lat czas potrzebny do tego rozwoju astronomii, w jakim się ona dziś znajduje. Tak jak powiedziałem, jest to bardzo mądra suma tego, co Kopernik zrobił, i idąc śladami Jędrzejewicza, postaram się Państwu to mniej więcej w skrócie opowiedzieć. Zacznijmy od uzmysłowienia sobie tego, czym zajmowała się astronomia w czasach Mikołaja Kopernika. Otóż astronomia w czasach Mikołaja Kopernika nie dysponowała jeszcze żadnymi przyrządami optycznymi, lunetami, teleskopami, które pozwoliłyby dokładniej przyglądać się ciałom niebieskim, a więc astronom w czasach Kopernika nie widział na przykład powierzchni planet. Jeśli patrzył na Księżyc, to widział tylko dysk, nie był świadom tego, że na powierzchni Księżyca występują góry, a że na powierzchni Słońca występują plamy słoneczne. To wszystko przyjdzie dopiero później. Astronom w czasach Kopernika był zainteresowany ruchami ciał niebieskich pośród gwiazd i wyznaczaniem poprzez obserwacje położeń tych planet oraz budowaniem takich modeli za pomocą matematyki, żeby można było przewidywać, gdzie te planety znajdą się za rok, za 10 lat, za 100 lat. Do obserwacji służyły bardzo proste przyrządy, które zawsze po prostu mierzyły kątowe odległości między dwoma punktami światła, na przykład między gwiazdą a planetą na niebie. Jednym z takich przyrządów jest trójkąt paralaktyczny, który został opisany dokładnie przez Kopernika w De Revolutionibus i był używany, i służył po prostu do mierzenia kąta, w tym przypadku na przykład jak daleko od zenitu znajduje się Słońce. Innym przyrządem, bardzo już skomplikowanym jak na tamte czasy, było astrolabium pierścieniowe, które miało kilka pierścieni i przeziernice. Poprzez te przeziernice patrzyło się na przykład na planetę i ten skomplikowany system pierścieni pozwalał wyznaczyć współrzędne sferyczne na sferze niebieskiej pozycji zajmowanej przez planetę. To trochę tak jak długość i szerokość geograficzna na powierzchni Ziemi. W ten sposób my oznaczamy nasze miejsca. A cała ta obserwacyjna część miała posłużyć do tego, by można by było za pomocą matematyki odtworzyć ruchy planet. Planety zwykle poruszają się w prosty sposób na tle gwiazd, ale od czasu do czasu zatrzymują się, cofają, potem znowu zatrzymują i wychodzi z tego na tle gwiazd pętla. I oczywiście te pętle planetarne były największym wyzwaniem dla ówczesnej astronomii matematycznej. Wyzwaniem, które podejmowano na różne sposoby aż od starożytnej Grecji. Od astronomów, którzy działali już w czasach Platona i Arystotelesa, a więc którzy działali prawie 2000 lat przed Mikołajem Kopernikiem. Ta starożytna astronomia była astronomią geocentryczną, tak jak wspominał Jędrzejewicz na początku, bo zakładano, że Ziemia jest nieruchoma, uczą nas tego nasze zmysły od maleńkości i wszystko inne kręci się wokół
naszej Ziemi, bo nie można było wtedy jeszcze nazwać Ziemi planetą, skoro była wyjątkowa. Tak wygląda system, najbardziej wyrafinowany system astronomii matematycznej w starożytności, stworzony w II wieku naszej ery przez Klaudiusza Ptolemeusza, który próbuje odtworzyć właśnie te planetarne pętle. System ten zakłada, że planeta krąży po małym kole zwanym epicyklem, które to koło krąży po dużym kole zwanym deferentem, przy czym jednocześnie środek tego epicyklu porusza się ruchem jednostajnym, bo w tamtym kosmosie wszystko musiało się kręcić z tą samą prędkością. Nie względem Ziemi dokładnie, tylko względem punktu, który nazywano ekwantem i który znajdował się dokładnie po przeciwnej stronie środka tego dużego koła deferentu w stosunku do Ziemi. Ta odległość i ta odległość są takie same. Dobierając odpowiednie promienie tych okręgów oraz okresy obiegu obu tych okręgów, można było w dość dokładny sposób, jak na owe czasy, odtworzyć pętle planet. Tutaj mają Państwo pętle Marsa, które obserwowano w 109 roku, w 111 roku naszej ery, 113 do 122 i równocześnie pokazane są kąty, które wynikają z tej teorii. Widać, że to do siebie dość dobrze pasuje. A więc astronomia mogła powiedzieć, że świat jest geocentryczny, bo potrafimy dość dobrze odtworzyć ruchy planet na niebie. Wszystko się zgadza. Nasza matematyka, nasza geometria współbrzmi z tym, co jest obserwowane. Był tylko jeden problem. Otóż filozofowie przyrody, starożytni i średniowieczni, mówili, że ten matematyczny model jest takim użytecznym narzędziem, ale nie zgadza się z fizyką, która miała panować w kosmosie geocentrycznym jeszcze od czasów Arystotelesa. Otóż według Arystotelesa wszystko powinno się kręcić wokół środka Wszechświata, a w środku Wszechświata znajduje się Ziemia. Nie względem jakiegoś ekwantu, tylko względem Ziemi. To jest kosmos geocentryczny według filozofów przyrody, to jest kosmos geocentryczny według astronomów matematycznych. Jak widzimy, nie zgadzają się zbyt dokładnie te dwie wizje świata. Próbowano je pogodzić oczywiście, tylko że wtedy te sfery niebieskie, które tutaj tak pięknie jedna do drugiej do siebie pasują, zaczynały się rozchodzić, bo mieliśmy wtedy te trzy punkty i te sfery, w których znajdował się epicykl, były poprzesuwane względem środka Ziemi i trzeba było dodawać takie zbyteczne fragmenty pokazane tu na czarno, bo według starożytnej filozofii przyrody przyroda próżni nie lubi, nie mogło być tam pusto, musiało coś tam być. Był ten kosmos geocentryczny w związku z tym bardzo nieestetyczny, jeżeli chciano uwzględnić to, co astronomowie matematyczni potrafili wymodelować, próbując odtworzyć ruchy planet. To jest jeszcze inna wersja kosmosu geocentrycznego według matematyków. Klaudiusz Ptolemeusz temu patronuje. Mamy tutaj wszystkie podstawowe ciała niebieskie krążące wokół Ziemi. Ziemia znajduje się w środku. Mamy Księżyc, planety Merkury, Wenus, potem Słońce, potem Mars, potem Jowisz i Saturn był ostatnią planetą, jaką wtedy znano. Za sferą Saturna znajdowała się sfera gwiazd stałych, która wirowała w ciągu 24 godzin wokół Ziemi, a więc największa sfera o największym promieniu musiała obracać się z największą prędkością, przyprawiającą, prawdę mówiąc, o zawrót głowy. Jak to wszystko skomentował Mikołaj Kopernik, kiedy był gotów już przedstawić swoją wizję świata? We wstępie do swojego dzieła o obrotach, czyli De Revolutionibus, Mikołaj Kopernik pisał o tym kosmosie geocentrycznym w ten sposób. Następnie przy ustalaniu ruchów planet, starożytni, dawni matematycy
nie posługują się tymi samymi założeniami i przesłankami, ani też tymi samymi dowodami w objaśnianiu dostrzeganych obrotów i ruchów. Zaraz Państwu wyjaśnię, co Kopernik przez to rozumiał. I w dalszym ciągu tego samego wstępu pisał tak. Nie zdołali też, znowu starożytni astronomowie matematyczni, odkryć rzeczy najważniejszej, mianowicie układu wszechświata i ustalonego porządku jego części, lecz przytrafiło i się to samo, co komuś, kto by to stąd, to zowąd wziął ręce, nogi, głowę i inne części ciała i namalował je tak, że nie odpowiadałyby sobie nawzajem i powstałby raczej jakiś dziwoląg niż obraz człowieka. Z tym drugim fragmentem zawsze kojarzy mi się ten drzeworyt z kosmografii Sebastiana Minstera z książki opublikowanej zaledwie kilka lat po derewolucjonibus. Tak wyobrażano sobie istoty żyjące na nowo odkrywanych kontynentach i bardzo ładnie to koresponduje z tym dziwolągiem, o którym wspomina Mikołaj Kopernik. Co Kopernik miał na myśli? Zacznijmy od dziwolągu. Otóż w tym układzie Ptolemeusza nie ma żadnej reguły, która mówi, która planeta w jakiej odległości powinna krążyć wokół Ziemi. To jest trochę taki układ zbudowany z klocków Lego. Można sferę Saturna przesunąć na miejsce sfery Marsa, a sferę Marsa przesunąć na miejsce sfery Saturna, zmienić troszkę parametry i wszystko będzie dokładnie tak samo. Będziemy dokładnie w ten sam sposób odtwarzali te pętle planetarne kreślone przez planety wśród gwiazd. Nie ma żadnej reguły, która mówi, dlaczego Mars ma być bliżej Ziemi niż Jowisz, a Jowisz ma być bliżej Ziemi niż Saturn. Jedynym pewnikiem jest to, że Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi. Natomiast wszystko, co jest poza Księżycem, dalej od Ziemi, można sobie przestawiać. A więc to jest kłopot. W tym pierwszym fragmencie natomiast Kopernik zwraca uwagę, że istnieją zjawiska astronomiczne dotyczące ruchów ciał niebieskich i właściwie każde to zjawisko astronomia geocentryczna tłumaczy w inny sposób. Nie jest tak, że istnieje jakaś jedna reguła, która spójnie wyjaśnia wszystko za jednym zamachem. Trzy rzeczy, o których można wspomnieć, które mam nadzieję uda mi się Państwu wytłumaczyć. Po pierwsze, te pętle planetarne, które Państwu pokazywałem, planety zawsze krążyły, gdy znajdowały się na linii łączącej Ziemię ze Słońcem. Pętle planetarne zawsze musiały występować w tym miejscu. Nie mogły wystąpić na przykład, gdy planeta znajdowała się tutaj i nie była na linii łączącej Ziemię ze Słońcem. Nie było żadnego powodu, żeby tak było. Nie było na to żadnego wyjaśnienia. Po prostu przyjmowano to z dobrodziejstwem inwantarza. Druga rzecz. Promienie epicykli wszystkich planet zawsze musiały być równoległe do kierunku Ziemia-Słońce. Planeta musiała krążyć po epicyklu i po deferencie z takimi prędkościami, żeby promień epicyklu planety zawsze był równoległy do promienia łączącego Ziemię ze Słońcem. Znowu, nie było żadnego powodu, dla którego miałoby tak być. Wreszcie trzecia rzecz. Tu może nie widać. Dwie planety, Merkury i Wenus, inaczej niż pozostałe planety, zawsze znajdowały się blisko Słońca na niebie. Wenus może maksymalnie oddalić się na niebie od Słońca mniej więcej o 48 stopni. No to jest powiedzmy niecała, no mniej więcej ćwiartka sfery niebieskiej. Mars, Jowisz i Saturn mogły znaleźć się w stosunku do Słońca na niebie w dowolnym położeniu. Natomiast Merkury i Wenus nie. I znowu, nie było na to żadnego wyjaśnienia. Po prostu tak było i tak trzeba było robić te modele, żeby się to wszystko zgadzało. Kopernik powiedział, że słuchajcie, można znaleźć tę zasadę, która za jednym zamachem te wszystkie rzeczy uporządkuje, a więc wymusi nam rozumienie układu planet w odległości od środka kosmosu, a jednocześnie wyjaśni te wszystkie rzeczy dotyczące położenia pętli, równoległości promieni epicykli i to, że Wenus i Merkury zawsze muszą na niebie świecić blisko Słońca. Wystarczy przenieść Ziemię na orbitę krążącą wokół Słońca pomiędzy
Wenus, a Marsem. Widzą Państwo tutaj fragment rękopisu, który obecnie znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej, De Revolutionibus. Rękopisu, w którym w tym miejscu można zaobserwować dziurkę po cyrklu, który wbił Mikołaj Kopernik w Słońce, żeby narysować sfery wszystkich planet. Od Merkurego przez Wenus, Ziemię, Marsa i dalej Jowisza i Saturna. Gdy się zdecydujemy na taki układ planet, to pierwsza rzecz, jaka natychmiast się wyjaśnia, to jest porządek planet w układzie, już teraz możemy powiedzieć, w układzie słonecznym. Ponieważ wystarczy wziąć okresy obiegu planet po niebie i uszeregować je od najmniejszego, najkrótszego do najdłuższego i mamy porządek planet. Ten porządek, który już jest pokazany na rycinie w rękopisie De Revolutionibus. Każda planeta, która znajduje się coraz dalej od Słońca, potrzebuje coraz więcej czasu na obiegnięcie Słońca. Potem wyjaśni to oczywiście prawo powszechnego ciążenia Isaaca Newtona, ale Kopernik pokazuje, że ta architektura tłumaczy się sama przez siebie. Jeśli chodzi o pętle planetarne, no to one zawsze muszą występować wtedy, kiedy planeta znajduje się na linii łączącej Ziemię ze Słońcem, albowiem dzieje się to wtedy, gdy Ziemia, tu mamy Marsa, a tutaj mamy Ziemię. Ziemia, ponieważ jest bliżej Słońca niż Mars, to biegnie szybciej po swojej orbicie, Mars wolniej. W związku z czym Ziemia w pewnym momencie zaczyna wyprzedzać Marsa i wyprzedzając powoduje tą łudę, że Mars kreśli pętlę. Mars nie kreśli żadnej pętli, on porusza się w dalszym ciągu normalnie po swojej orbicie, tylko względny ruch Ziemi względem Marsa sprawia, że widzimy tą pętlę. Pokazane jest tutaj na tej grafice ruchomej. Obie planety poruszają się w dalszym ciągu po kolistych torach wokół Słońca. Pętla jest tylko wygenerowanym optycznym zjawiskiem. W przypadku Merkurego i Wenus również system czy architektura heliocentryczna natychmiast wyjaśnia nam zachowanie tych planet. Te planety krążą bliżej Słońca niż Ziemia, a więc wewnątrz orbity ziemskiej. Tutaj mamy orbitę Ziemi, tam mamy orbitę Wenus. I w związku z tym łatwo narysować, w szkołach ćwiczymy rysowanie stycznych do okręgu, punkt z Ziemi, linię z Ziemi styczną do orbity Wenus. I to jest ten kąt, na jaki Wenus może się najdalej na naszym niebie oddalić od Słońca. Nie ma w tym żadnej tajemnicy, żadnej magii. Wystarczy przyjąć, że układ jest heliocentryczny, a wszystkie te cechy, które były przyjmowane ad hoc w systemie geocentrycznym, znajdują naturalne wyjaśnienie za pomocą tej jednej prostej zasady. Okej. Ale życie uczonego nie jest tak łatwe, jak mogłoby nam się wydawać, nawet jeśli się jest genialnym Mikołajem Kopernikiem. Cała ta astronomia matematyczna, najpierw geocentryczna, starożytna i średniowieczna, służyła również wielu ludziom, astrologom, lekarzom, wszystkim, którzy się interesowali ruchami ciał niebieskich, do różnego rodzaju rzeczy związanych z życiem codziennym. Astrolodzy stawiali na podstawie astronomii matematycznej horoskopy. Medycy często decydowali o tym, jaką kurację zastosować w zależności od układu planet. A wiedzieli o ruchach planet dzięki tablicom astronomicznym. Bo gdyby wziąć dzieło Klaudiusza Ptolemeusza, to matematyczne opisujące kosmos geocentryczny, to trudno byłoby się nim posłużyć do tych codziennych obliczeń położeń planet. Ale inni astronomowie na podstawie dzieła Ptolemeusza stworzyli tablice astronomiczne. One powstały w XIII wieku na Półwyspie Iberyjskim. Alfons X Mądry, król
który bardzo dbał o rozwój nauki, zebrał wokół siebie astronomów i poprosił ich, by sporządzili tablice astronomiczne. Powstały one właśnie w Kastylii i Leonie w XIII wieku i bardzo szybko trafiły do Europy Łacińskiej przez Pireneje. Na Uniwersytecie w Paryskim stworzono z katalońskiej wersji tablic wersje łacińskie. I one natychmiast stały się niezwykle popularne, co chwilę były kolejne edycje, bo w bardzo prosty sposób, posługując się tylko dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem, można było obliczać położenia planet na dowolny moment. Te tablice składały się po prostu z takich tablic z liczbami i z wstępu, który był zbiorem algorytmów, które mówiły, jak z tej tablicy, którą liczbę wziąć, dodać, odjąć, pomnożyć i otrzymamy na końcu wynik, który nas interesuje. Bardzo prosta sprawa. Mikołaj Kopernik, kiedy zapisywał się na studia astronomiczne do Krakowa w 1492 roku, jako jedną z pierwszych książek nabył czwarte już wydanie drukowanej wersji tablic alfonsyńskich, bo musimy pamiętać, że najpierw tablice rozprzestrzeniały się poprzez rękopisy, zanim wynaleziono druk. Egzemplarz Mikołaja Kopernika, tutaj w zakreślonej elipsie jest jego własnoręczny podpis, zachował się do naszych czasów, znajduje się teraz w Szwecji w Bibliotece Uniwersytetu w Uppsali. Widzimy więc, że Kopernik doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że teoria astronomiczna spotka się z odpowiednim społecznym rezonansem dopiero wtedy, gdy będzie można na jej podstawie przewidywać położenia planet w prosty sposób. I będą te przewidywania co najmniej tak samo dobre, jak przewidywania astronomii geocentrycznej Klaudiusza Ptolemeusza. Zabrał się więc do roboty. A tej roboty trochę było, bo to jest jeden z najprostszych modeli ruchu, powiedzmy, Marsa. Nie, przepraszam, to jest jeden z najprostszych modeli w astronomii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika, odnoszący się do ruchu Ziemi wokół Słońca. Widzą więc Państwo, że u Kopernika też parę tych kółek potrzebnych do opisu ruchu planety wokół Słońca było. Mamy tutaj Ziemię, która krąży wokół punktu O. Jest to środek orbity Ziemi, który był nazywany w astronomii Kopernika Słońcem Średnim. Słońce średnie krąży wokół punktu C, który krąży wokół prawdziwego Słońca. Widzimy więc, że przejście od tej koncepcji heliocentrycznej, idealnej astronomii do matematycznej astronomii tablic astronomicznych było w sumie bardzo podobne jak to napięcie pomiędzy filozofią przyrody kosmosu geocentrycznego, wywodzącą się z Arystotelesa, a matematyczną astronomią astronomii geocentrycznej. Jeżeli chcemy zacząć opisywać ruchy planet tak, by można było ubrać je w liczby, a nie tylko w idee, to nawet w astronomii heliocentrycznej musimy posłużyć się konstrukcjami, które wyglądają w ten sposób. W przypadku planet te konstrukcje były jeszcze troszeczkę bardziej skomplikowane. Inna rzecz, że proszę zwrócić uwagę na to, iż promień tej orbity Ziemi wokół Słońca średniego w skali, którą przyjął Kopernik, wynoszący 10 tysięcy, jest nieporównanie większy od promieni tych dwóch małych okręgów, więc de facto, gdyby narysować ten rysunek w skali, on tutaj tak nie występuje, oczywiście ta astronomia jest bardzo heliocentryczna, choć jak widzimy, Ziemia nie krąży idealnie wokół Słońca prawdziwego, tylko wokół Słońca średniego. Okej. I znowu mamy dokładnie ten sam problem, to znaczy mamy wielkie dzieło, które przedstawia nowy model kosmosu, De Revolutionibus, wydane w Norymberdze w 1543 roku. Wydawca nawet zadał sobie trud, by na stronie tytułowej do informacji o książce dodać slogan, który dzisiaj w ogóle nam nie sprawia trudności. Znaczy widzimy takie reklamy nieustająco. W tym wypadku brzmiało to tak. Znajdziesz tutaj również bardzo użyteczne tablice, za pomocą których będziesz mógł łatwo prowadzić obliczenia położeń planet dla dowolnego czasu. A zatem kup, czytaj, używaj. Problem jest taki, że jest to małe oszustwo, ponieważ używanie tablic astronomicznych w De Revolutionibus nie jest takie proste.
sprawdziłem sam wielokrotnie i to zawsze zajmuje dużo czasu. A astrolog czy lekarz nie chce zgłębiać tajników astronomii Kopernika, chce tylko dostać tablice, które powiedzą mu, co do czego dodać, od czego odjąć, co pomnożyć, żeby otrzymać wynik. A i takie tablice powstały, nazywamy je tablicami pruskimi. Zostały obliczone na podstawie De Revolutionibus przez Erasma Reinholda, profesora matematyki na Uniwersytecie w Wittenberdze, przyjaciela jedynego ucznia Mikołaja Kopernika, Jerzego Joachima Retyka. I tablice pruskie zaczęły bardzo szybko zyskiwać popularność. Widzą Państwo, pierwsze cztery wydania zamykają się w 34 latach po pierwszym wydaniu. A Jan Kepler, wielki następca Mikołaja Kopernika, który troszkę uprościł jego systemy kół, bo wprowadził elipsy, tak wyjaśniał, dlaczego tablice pruskie powinny powstać i dlaczego są takie przyjazne użytkownikom. Albowiem tablice powinny być poręczne i łatwe w użyciu. Autorzy tablic alfonsyńskich i innych poręczność tę zawarli nawet w układzie książki, skupiając razem tablice liczbowe, a bardzo krótkie instrukcje umieszczając na początku. Pokazywałem Państwu tę strukturę. Natomiast w książce Kopernika tablice są rozrzucone w tekście między dowodami w podobny sposób jak w Almageście Ptolemeusza. Przez to myśl każdego, kto chce posłużyć się tablicami, rozprasza się na tekście i dzieło, czyli De Revolutionibus, samo pozbawia się swej użyteczności. Mając to na uwadze, Reinhold podjął się tego wielkiego i niewdzięcznego zadania i natrudził się wielce i oto mamy chwalebny rezultat. Pełną wiedzę o ruchach, długości i początku roku, równonocy, przesileniach, zaćmieniach i wielkich koniunkcjach. To jest to, o czym, na co wszyscy czekali. Jaki był rezultat tego pojedynku na tablice astronomiczne? To znaczy, czy tablice pruskie zbudowane na astronomii heliocentrycznej, która koncepcyjnie była znacznym krokiem naprzód w stosunku do astronomii geocentrycznej, czy tablice pruskie były znacząco lepsze od tablic alfonsyńskich w astronomii geocentrycznej? Tutaj mają Państwo wykresy, które pokazują błędy w przewidywaniu położeń kolejnych planet na podstawie właśnie dwóch astronomii. Astronomii geocentrycznej Ptolemeusza i astronomii heliocentrycznej Kopernika. Obliczenia te polegające na porównywaniu obliczeń współczesnej astronomii, które nam mówią, gdzie planeta się znajdowała, z obliczeniami wziętymi z tablic alfonsyńskich i z tablic pruskich, wykonał jakiś czas temu znany badacz astronomii Kopernika Owen Gingerich. Mają tutaj Państwo osie czasu, lata występują tutaj na tych osiach i mają wielkość błędu, czyli różnicę pomiędzy rzeczywistym położeniem planety na niebie obliczonym według współczesnej astronomii i położeniem planety wynikającym z obliczeń z tablic Ptolemeusza i z tablic Mikołaja Kopernika. Przyjrzyjmy się na przykład rokowi, to jest koniec lat 70. XVI wieku, a więc mniej więcej 30 lat po śmierci Kopernika. Błąd w przewidywaniu Marsa w tablicach Kopernika sięga w tym miejscu prawie 3 stopniom kątowym na niebie. 3 stopnie na niebie, proszę Państwa, to jest 6 średnic Księżyca, więc błąd jest znaczący. Tablice Ptolemeusza są w tym miejscu troszeczkę tylko dokładniejsze, bo ten błąd wynosi 2,5 może, więc 5 średnic tarczy Księżyca. Oczywiście w innych miejscach Kopernik bywa dokładniejszy, Ptolemeusz w innych miejscach bywa tragicznie niedokładny, ale generalnie rzecz biorąc, gdy porównujemy dokładność astronomii geocentrycznej Klaudiusza Ptolemeusza i heliocentrycznej w wersji Kopernika, uzyskujemy bardzo podobne wielkości błędów maksymalnych. A zatem na podstawie tablic Kopernik mógł powiedzieć, system heliocentryczny jest tak samo dobry jak system geocentryczny. W przypadku obserwacji nie było tutaj istotnego postępu, ale mógł Kopernik dodać,
system heliocentryczny za jednym zamachem tłumaczy te wszystkie dziwne zagadki astronomii geocentrycznej, której wcześniej inni astronomowie nie potrafili wyjaśnić. A zatem, jak to ujął Mikołaj Kopernik, odnaleźliśmy w tym przyrządku zadziwiający ład świata i ustalony, zharmonizowany związek między ruchem a wielkością sfer, jakiego w inny sposób odkryć niepodobna. Jest to ten element estetyki w nauce wynikający z posługiwania się narzędziami matematycznymi, który wszyscy matematycy, fizycy i astronomowie bardzo mocno podkreślają i na który są bardzo czuli. Teorie, które są eleganckie, które za pomocą jak najmniejszej liczby założeń tłumaczą jak największą liczbę zjawisk, są po prostu lepsze i bliższe rzeczywistości. I to zawsze działa. Jak się wymyśla nową teorię, która jest prostsza i wymaga mniej założeń, to prędzej czy później okazuje się, że ona przewyższa w wyjaśnianiu świata teorię poprzednią, która była bardziej szczegółowa, skomplikowana i często nie radziła sobie z różnymi fragmentami rzeczywistości. I tak było w przypadku Mikołaja Kopernika. A więc widzą Państwo, że w dużym skrócie to, czego Mikołaj Kopernik dokonał, wymagało z jednej strony wielkiej wyobraźni i umiejętności oderwania się od tej codziennej wizji człowieka stojącego na nieruchomej ziemi. Z drugiej strony wymagało poszukiwania głębszej prawdy, która w spójny, jak najbardziej spójny sposób tłumaczyłaby jak największą liczbę zjawisk. Ale koniec końców za tym wszystkim potem stała wieloletnia matematyczna robota, która musiała zostać wykonana na najwyższym ówczesnym poziomie renesansowej matematyki, żeby tę piękną ideę zamienić w przewidywalność astronomii i zbudować na tej podstawie tablicę. I Mikołajowi Kopernikowi, jego następcom, to się udało. I odtąd, tak jak Jędrzejewicz w tym fragmencie pokazanym przeze mnie, astronomia zaczęła rozwijać się w zupełnie nowym kierunku i dzięki temu za chwilę mieliśmy elipsy Jana Keplera, które tłumaczyły bardzo dobrze, lepiej, dokładniej ruchy planet, a zaraz potem prawo powszechnego ciążenia Isaaca Newtona, które tłumaczyło, dlaczego planety muszą poruszać się po elipsach, bo siła ciężkości, która działa pomiędzy Słońcem a planetą, jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości. I to wszystko. Bez Kopernika tych dwóch następnych kroków szybko by nie było. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, dziękujemy przede wszystkim za wspaniały wykład. Może są jakieś pytania właśnie? Rozejrzymy się chwilkę. Ale chyba nie ma. W każdym bądź razie przed nami teraz po wykładzie najważniejszy, w sumie najbardziej dramaturgicznie moment, czyli przekazanie informacji o pracach kapituły, a także ogłoszenie werdyktu i laureata naszej nagrody. Tak więc w sumie poproszę pana profesora o ponowne zabranie głosu. Wspominano już, że jest to edycja 11 i że dotyczy książek z historii nauki i techniki polskich autorów wydanych tym razem w roku 2022. Wspominał pan burmistrz, że otrzymaliśmy w tym roku 62 zgłoszenia. Tak to wyglądało na schodach Pałacu Staszica na zdjęciu wykonanym przez sekretarza naszej kapituły, przez panią sekretarz. A tak to wygląda na wykresie. Skoro jesteśmy wciąż w kręgach astronomii, to bez matematyki nie może się obejść. Jak widzimy więc ten niebywały skok, który dokonał się w 2022 roku w odniesieniu do książek z 2021 roku, utrzymał się, a nawet troszeczkę liczba zgłoszeń się zwiększyła. Przypomina to trochę jak trochę orbity elektronów wokół jądra, więc może przy następnym skoku będziemy mieli już ponad 100, kto wie. Ciekawe, ile lat będzie potrzeba na to.
Słyszę jęki członków kapituły, którzy będą musieli te wszystkie książki przejrzeć, przeczytać. To jest pełna paleta okładek książek, które brały udział w tegorocznej edycji nagrody. Zostały zaproponowane do nagrody przez 45 instytucji. Mówimy tutaj o instytucjach, bo to nie tylko wydawnictwa, to również instytucje naukowe, instytucje kultury, bardzo szeroka gama instytucji wie o nagrodzie Jędrzejewicza, czeka na kolejną edycję i przesyła wydane przez siebie książki. A to są ci nieszczęsnicy, którzy te książki czytali, a potem koniec końców musieli podjąć niełatwą decyzję wydania werdyktu. Zgodnie ze statutem nagrody obecna kapituła funkcjonuje przez 3 lata między rokiem 2022 i 2024. Składa się z 3 takich elementów. Jeden z nich buduje Komitet Historii Nauki i Techniki, PAN, desygnując 3 osoby do kapituły. Drugi element z kolei jest w gestii Komitetu Kasy imienia Józefa Mianowskiego. Przedstawiciel burmistrza miasta Płońska, pan Adam Derdzikowski i pani dr Justyna Rogińska, sekretarz kapituły, dzięki której obieg książek, informacji dokonuje się w bardzo sprawny sposób, za co nieustannie jej dziękujemy. Ponieważ tak wiele tytułów musieliśmy wziąć pod uwagę, to podobnie jak ostatnimi laty spróbowaliśmy najpierw zaproponować coś w rodzaju w miarę wąskiego finału. To znaczy wszyscy członkowie kapituły zostali przeze mnie poproszeni o wskazanie kilku tytułów, które zwróciły ich uwagę i chcieliśmy zobaczyć, czy ogniskują się te wskazania wokół jakiejś mniejszej grupy niż 62 tytuły. I tak się stało. To są te pierwsze nominacje kapituły. Najliczniej wskazane tytuły mają państwo po lewej stronie. Pana Sławomira Łotysza, Pińskie Błota dostały w tym pierwszym rozdaniu 5 wskazań. Pani Małgorzaty Omilanowskiej, Kiliańczyk, architekt, urzędnik w służbie rosyjskiej, 4 i 2 tytuły po 2 wskazania. Zapomniany geniusz fizyki pana Grzanki oraz Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego, pana Mateusza Hibnera. A pozostałe 12 książek uzyskało po 1 wskazaniu, a więc z 62 mamy 16 tytułów. To już jest znacznie łatwiej wybierać i znacznie łatwiej podejmować trudne decyzje. No i teraz, proszę państwa, tak wygląda wynik dyskusji, która odbyła się po tamtym ściślejszym finale. Laureatem został wybrany jako autor pan Mateusz Hibner, a jako książka Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego, Zamysł i realizacja. Biorąc pod uwagę wskazania pierwszego, szerszego finału, dyskusję i wartość przede wszystkim tych książek, kapituła zdecydowała się przyznać 2 wyróżnienia. Pińskim Błotom pana Sławomira Łotysza i architekt urzędnik w służbie rosyjskiej pani Małgorzaty Omilanowskiej-Kiliańczyk. Tutaj należy się również oczywiście ukłon w stronę wydawnictw i wydawców. Książka laureata ukazała się w Instytucie de Republika, a 2 wyróżnione książki w wydawnictwach Universitas i wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Także nie tylko laureatom serdecznie gratuluję, ale również wydawcom. Jeśli państwo pozwolą ale w tym miejscu, tak jak zwykle, odczytam krótki, ale oficjalny dokument a mianowicie werdykt kapituły Nagrody imienia Jana Jędrzejewicza, 11. edycja.
Kapituła Nagrody imienia Jana Jędrzejewicza na posiedzeniu 8 września 2023 roku postanowiła nagrodzić książkę Mateusza Hibnera Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego Zamysł i realizacja, ogłoszoną drukiem przez wydawnictwo Instytutu de Republika w Warszawie w 2022 roku. Monografię uznała kapituła za dzieło znaczące, rzetelnie syntezujące zmiany historyczne, jakim podlegał Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego oraz prezentujące jego wpływ na organizację nauki w okresie międzywojennym. Kapituła doceniła przeprowadzenie rozległej kwerendy archiwalno-bibliotecznej, która stała się podstawą dla kompleksowego opracowania zagadnienia oraz dojrzałą narrację autora. Spośród zgłoszonych do tegorocznej 11. edycji Nagrody 62 książek kapituła postanowiła wyróżnić dwa tytuły. Sławomir Łotysz Pińskie Błota, Natura, Wiedza i Polityka na Polskim Polesiu do 1945 roku, wydawca Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas Kraków 2022. Książka zaimponowała kapitule oryginalnym ujęciem tematu i interdyscyplinarnością. Powstała jako efekt wieloletnich badań autora nad rozległą bazą źródłową. Oraz Małgorzata Omilanowska-Kiliańczyk, architekt, urzędnik w służbie rosyjskiej, Antoni Jabłoński-Jasieńczyk, 1854-1918, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022. Publikacja w interesujący sposób przedstawia działalność architektoniczną Antoniego Jabłońskiego w środowisku warszawskim przełomu XIX i XX wieku. U jej podstaw leży solidna baza źródłowa i bardzo dobry warsztat naukowy. Wszystkie wymienione tytuły stanowią istotny wkład do historii nauki i techniki. Tak brzmi tegoroczny werdykt naszej kapituły. Jeśli uda mi się przywrócić wzrok, to jeszcze pokażę Państwu to, czym zajmuje się między innymi pani doktor Rogińska, a mianowicie Nagroda Jędrzejewicza funkcjonuje w mediach elektronicznych, na Facebooku i innych, których nawet nie potrafię wymienić, ale dzięki temu widzimy również, jak Nagroda Jędrzejewicza i jak książki, które są prezentowane w Nagrodzie Jędrzejewicza, są widziane poprzez media elektroniczne. Są to liczby sięgające już nawet tysięcy odsłon, jak rozumiem. A więc wszystko to sprawia, że ten pomysł, który pojawił się kilkanaście lat temu, staje się coraz szerzej znany i wszystkim, którzy mają w tym swój udział, zarówno członkom kapituły, jak i miastu Płońsk, za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję. I na tym kończę, już trzeciego wykładu dzisiaj nie będzie. Zapraszamy naszych gospodarzy oraz laureata i wyróżnionych na scenę. W takim razie myślę, że należy również dodać, iż w tym roku nagroda została zrewaloryzowana i wynosi 12 tysięcy złotych. W poprzednich edycjach to było 10 tysięcy złotych i bardzo serdecznie gratulując zapraszamy pana Mateusza Hibnera do nas, żeby odebrał gratulacje i wszystkie inne miłe dodatki. Jak rozumiem, teraz dwa wyróżnienia, o których już mówiliśmy. Pani Małgorzata Omilanowska-Kiliańczyk, rozumiem, że przedstawiciel wydawnictwa w jej imieniu. Zapraszamy. Pan Balbuszpisz. Gratulacje. Brawo. I pan profesor Sławomir Łotysz, Pińskie Błota. Serdecznie gratulujemy. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję.
Panie burmistrzu, szanowni członkowie kapituły nagrody imienia Jana Jędrzejewicza, szanowni państwo. Chciałbym podziękować za przyznanie mi tytułu laureata w 11. edycji konkursu imienia Jana Jędrzejewicza. Czuję się zaszczycony decyzją kapituły nagrody, która zdecydowała się wskazać moją książkę o Funduszu Kultury Narodowej. Szczególną wartość tego wyróżnienia upatruję w okazji do dalszego upowszechniania wiedzy o Funduszu Kultury Narodowej, a także w możliwości dalszego popularyzowania postaci Stanisława Michalskiego, który był dyrektorem tego funduszu w latach 1928-1939 i centralną postacią instytucji, której poświęciłem monografię. Moim celem było przygotowanie portretu wyjątkowej w historii Polski instytucji, jaką był działający przy Prezydium Rady Ministrów od 1928 roku Fundusz Kultury Narodowej. Fundusz, który za pośrednictwem zasiłków i stypendiów popierał osoby, instytucje, towarzystwa, także wydawnictwa odpowiadające czy też zajmujące się twórczością naukową, artystyczną i literacką. Działalność funduszu przypadła na przełomowy w historii Polski okres na lata 1928-1947, czy też 48, a nawet 9, biorąc pod uwagę realia na uchodźstwie. Wymagania wobec tego wymagało to przedstawienia złożonego tła, było konieczne uchwycenie przemian polityczno-ustrojowych i gospodarczych, które wywierały wpływ na działalność Funduszu Kultury Narodowej. W książce ukazałem kierunki działania funduszu, trudności, także przesłanki, którymi kierowano się przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu wsparcia bądź też jego odmowie. Dopełnienie analizy stanowi ustalenie dorobku Funduszu Kultury Narodowej w całym okresie jego istnienia. Przed opublikowaniem książki Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego Zamysł i realizacja brakowało osobnego opracowania monograficznego, a informacje o funduszu były rozproszone i fragmentaryczne. Ta luka w badaniach mieszczących się w zakresie szeroko pojętej historii II Rzeczypospolitej oraz pierwszych lat powojennych była zaskakująca, biorąc pod uwagę, jak duże nadzieje wiązano z funduszem, zwłaszcza w latach w roku 1928 i 1937, a więc wówczas, gdy tworzono podstawy organizacyjno-prawne instytucji. Co więcej, we władzach funduszu, w komitecie, a następnie w kuratorium zasiadali najważniejsi politycy międzywojennej Polski. Na czele z prezydentem RP Ignacym Mościckim obecni byli także kolejni premierzy, ministrowie, marszałkowie Sejmu i Senatu. Już podczas jednego z dwóch spotkań założycielskich na Zamku Królewskim w 1928 roku w sprawie funduszu, w którym uczestniczył m.in. prezydent Ignacy Mościcki, Józef Piłsudski stwierdził, że potęgę Rzeczypospolitej współtworzą z jednej strony siła zbrojna,
Z drugiej natomiast poziom kultury naukowej i artystycznej. Piłsudski nie tylko poparł koncepcję funduszu, za którą opowiadał się Stanisław Michalski, ale też wyraził pragnienie przeprowadzenia uroczystej inauguracji instytucji. W ten sposób zmierzał do nadania instytucji dodatkowego znaczenia propagandowego, do ugruntowania jej autorytetu w społeczeństwie. W ustawie o Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego z 16 lipca 1937 roku stwierdzono, że odpowiada nie tylko za wspieranie, jak to ujęto, twórczości, ale też za wprowadzanie jej wyników do życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego Rzeczypospolitej przez współpracę z organami rządowymi, samorządowymi, a także z instytucjami społecznymi. Funduszowi nadano też osobowość prawną i, na co być może Państwo zwróciliście uwagę, także miano patrona. Był to już Fundusz Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego, co także wiązało się ze wzmocnieniem jego znaczenia, biorąc pod uwagę, jak ważną rolę w propagandzie nadawano Piłsudskiemu. Nie tylko została ugruntowana działalność funduszu, stworzone zostały również fundamenty pod dalszy rozwój instytucji. Wzmocniono znaczenie funduszu w życiu naukowym i kulturalnym, ale też w innych obszarach, w tym w tak kluczowych dla państwa jak gospodarka, a nawet sprawy dotyczące Wojska Polskiego. Fundusz do wybuchu II wojny światowej, mimo ograniczonych finansów, osiągnął wiele w zakresie wsparcia potrzeb twórczości, obejmując subsydiami szerokie grono beneficjentów. Pozostały po funduszu trwałe zasoby kultury i nauki. Instytucja dysponowała egzemplarzami wydawnictw i dzieł, które wsparła finansowo. Egzemplarze książkowe i dzieła funduszu fundusz nieodpłatnie przekazywał do krajowych i zagranicznych bibliotek, a także towarzystw i muzeów położonych w różnych miastach Polski. W pierwszych 8 latach działalności fundusz przesłał około 15 tysięcy książek, zeszytów, czasopism i wydawnictw nutowych, a także tek graficznych. Do zakresu działania funduszu innych niż zasiłki i stypendia zaliczało się przekazywanie dzieł sztuki zakupionych bądź uzyskanych w formie zwrotu za udzielone wsparcie od poszczególnych artystów. Fundusz je przekazywał w depozyt do zbiorów publicznych. W działalności kładł natomiast nacisk na właściwą organizację pracy oraz efektywne wykorzystywanie twórczych indywidualności. Wspierając twórcze indywidualności, propagował pomoc materialną, ale też, co jest istotne, moralną. Jak ujęto w sprawozdaniu Funduszu Kultury Narodowej, cytuję, dobra rada podyktowana doświadczeniem, w odpowiednim momencie rzucona inicjatywa, życzliwe wskazówki czy informacje czasami niemal są równie niezbędne i pomocne w pracy, jak zabezpieczenie bytu materialnego. Koniec cytatu. W rezultacie działania instytucji zyskiwały dodatkowy pozytywny wymiar. W dodatku ten wymiar był daleki od biurokratycznych schematów. Do tradycji Funduszu Kultury Narodowej nawiązano w momencie wybuchu II wojny światowej. Z inicjatywy Stanisława Kota fundusz został reaktywowany na uchodźstwie, najpierw we Francji, gdzie działał przy prezydium Rady Ministrów. Następnie jego struktury zostały przeniesione na terytorium Wielkiej Brytanii. Tam miał okazję funkcjonować w obrębie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a także Brytyjskiego Tymczasowego Komitetu do Spraw Polskich. Faktycznie jednak została utworzona nowa organizacja. Nie odwołano się już do miana patrona Józefa Piłsudskiego. Wynikało to z opozycji wobec jego osoby, zarówno Kota, jak i Jana Hulewicza, który odpowiadał za bezpośrednie kierownictwo nad sprawami funduszu w okresie uchodźczej działalności.
Przed wojną fundusz, choć posądzany o sprzyjanie prawicowym ideałom, zachowywał w zasadzie apolityczny i ideologiczny charakter. W trakcie wojny natomiast bieżąca polityka przenikała do jego działalności, czego nie można oceniać oczywiście dodatnio. Zerwana została ciągłość organizacyjna, ponieważ KOT nie odwołał się do ustawy o Funduszu Kultury Narodowej z 1937 roku. Milczeniem pominięto osobę Stanisława Michalskiego, choć formalnie nie odwołano go z funkcji dyrektora funduszu. Zmianie uległy okoliczności historyczne, a tym samym krąg beneficjentów oraz procedury przydziału środków. Przed wojną fundusz ukierunkowany był na popieranie kultury wysokiej. W okresie wojny te realia uległy zmianie. Przede wszystkim fundusz koncentrował się na zaspokajaniu bieżących potrzeb materialnych. Mimo całkowitej zmiany charakteru Funduszu Kultury Narodowej, należy jednak dostrzegać w jego dziejach ciągłość organizacyjną, a zarazem upostaciowienie polskich losów. Ponadto zachowana została ciągłość ideowa Funduszu Kultury Narodowej, na którą zwrócił uwagę Adam Wetulani. Reaktywacja Funduszu Kultury Narodowej, a także próby uruchomienia w 1946 roku, a więc już po wojnie w Krakowie, lokalnego Funduszu Kultury Narodowej przez Jana Hulewicza, nie wpłynęły na zajęcie przez instytucje należnego jej miejsca w historii pamięci, na ugruntowanie Funduszu Kultury Narodowej w świadomości społecznej. Chciałbym zwrócić uwagę, co miało na to zasadniczy wpływ. Otóż nieobecność Funduszu Kultury Narodowej w literaturze przedmiotu można tłumaczyć cenzuralnym przemilczaniem instytucji w okresie rządów komunistycznych. Polityka ta wynikała z doktrynalnego odrzucania przez kręgi partyjno-rządowe Polski Ludowej Kultury Narodowej. Mimo propagandowego odwoływania się do narodu, komuniści postrzegali kulturę narodową jako nośnik tradycji i wartości, którym przypisywali reakcyjny charakter, które zamierzali nie tylko usunąć z ówczesnej rzeczywistości, ale też trwale wymazać z pamięci. Tło tych działań stanowiło również doktrynalne odrzucenie postaci Józefa Piłsudskiego, a więc patrona Funduszu Kultury Narodowej. Nie zmieniały tej linii politycznej działania, które były nawiązaniami do formy Funduszu Kultury Narodowej. Otóż z inspiracji Jakuba Bermana, szarej eminencji Polski Ludowej, instrumentalnie nawiązywano do nazwy Funduszu Kultury Narodowej przy rozdziale środków, którymi dysponowała Komisja Pomocy Pracownikom Nauki i Sztuki oraz pracownikom społecznym. W tym wydaniu Fundusz Kultury Narodowej stanowił atrapę pozbawioną przepisów statutowych i regulaminowych, której celem było odwrócenie uwagi od reaktywowanego na uchodźstwie po wybuchu II wojny światowej funduszu. Działania podejmowane w tym zakresie lokowały się w obrębie polityki podporządkowywania twórczości naukowej, artystycznej i literackiej ideologii komunistycznej. Były przykrywką wobec arbitralnego systemu podejmowania decyzji w sprawie finansowania nauki i kultury. Co więcej, nie działała sprawozdawczość funduszu, nawet do użytku wewnętrznego, co tym bardziej sprawia, że adekwatnym określeniem jest słowo atrapa. Nie ukazał się też akt ustawodawczy likwidujący pierwotny Fundusz Kultury Narodowej. Biorąc pod uwagę ten szeroki kontekst, nie można jednak wyłączyć tej atrapy z portretu instytucjonalnego Funduszu Kultury Narodowej. Jej istnienie potwierdzało siłę idei, atrakcyjność formy i nazwy, a także odpowiedniość względem potrzeb środowisk twórczych.
Po I wojnie światowej w różnych krajach działały instytucje o zbliżonym charakterze do Funduszu Kultury Narodowej. Tradycje niektórych, przykładowo estońskiego Eesti Kultur Capital, są kontynuowane także współcześnie. Rodzi to pytanie, czy nie byłoby zasadne bezpośrednie nawiązanie w czasach współczesnych do tradycji Funduszu Kultury Narodowej, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że według współczesnych analiz polityki naukowej działania funduszu miały prekursorski charakter w stosunku do współczesnego systemu upowszechnionego, systemu grantów. W okresie Polski Ludowej cenzuralnym milczeniem obejmowano nie tylko Fundusz Kultury Narodowej, lecz również dyrektora Stanisława Michalskiego, który jeszcze w XIX wieku zyskał renomę w Warszawie jako działacz oświatowy. Stanisław Michalski, a więc centralna postać Funduszu Kultury Narodowej, zanim został dyrektorem instytucji, był kierownikiem działu naukowego kasy imienia Józefa Mianowskiego od 1916 roku. Pełnił także rolę animatora i reformatora kasy Mianowskiego. Był także redaktorem czasopism Nauka Polska i Potrzeby Organizacja i Rozwój oraz Organon. Pod patronatem kasy zmierzał do stworzenia ośrodka, znaczącego ośrodka badań naukoznawczych. Wiele jego działań w tym zakresie miało charakter prekursorski w skali światowej. Natomiast bezpośrednio przed objęciem funkcji dyrektora funduszu był wysokiej rangi urzędnikiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Mimo wyjątkowego statusu, jaki uzyskał Michalski w nauce polskiej, licznego grona współpracowników i przyjaciół, którzy kontynuowali czy starali się w zmienionych realiach kontynuować jego dzieło po II wojnie światowej, po śmierci Michalskiego w końcu 1949 roku władze komunistyczne blokowały upowszechnianie wiedzy o jego postaci i dokonaniach, co znalazło odzwierciedlenie w sprzeciwie komunistycznych decydentów wobec zabiegów specjalnej komisji powołanej przez Kasę Mianowskiego na rzecz wydania obszernej, trzytomowej monografii poświęconej życiu i działalności Michalskiego. Tę blokadę przełamał dopiero prezes Polskiej Akademii Nauk Tadeusz Koterbiński. W efekcie w 1967 roku została wydana praca Stanisława Michalskiego Autobiografia i działalność oświatowa. Dopiero wówczas została otwarta droga do stopniowego ukazywania wyjątkowego dorobku Stanisława Michalskiego. Do tego dorobku w kontekście Funduszu Kultury Narodowej nawiązałem właśnie w pracy, która została wyróżniona. Wzorcowi, już na zakończenie, dodam tylko raz jeszcze dziękując, że wzorcowi osobowemu, wybitnie prospołecznemu, apolitycznemu, przekonanemu o szczególnej, wyjątkowej wartości nauki czystej, wzorcowi osobowemu, który reprezentował Stanisław Michalski, najbliższy był mój ojciec, wybitny historyk nauki, profesor Piotr Hibner, który nie tylko badał historię organizacji nauki, ale także angażował się w praktyczne działania organizacyjne, uczestnicząc w obalaniu ustroju komunistycznego, przygotowując koncepcję reformy polityki naukowej, ale także mając wpływ na ustawodawstwo w sprawach nauki, czy angażując się w odbudowę społecznego ruchu naukowego, biorąc udział w reaktywacji kasy imienia Józefa Mianowskiego, czy rocznika Nauka Polska i Potrzeby Organizacja i Rozwój, które były właśnie tak bliskie postaci Michalskiego. Chciałbym właśnie nagrodę, którą otrzymałem, zadedykować mojemu zmarłemu niespełna 4 miesiące wcześniej ojcu. Bardzo Państwu dziękuję. Mielibyśmy
wielką szkodę, gdybyśmy nie skorzystali z okazji, że są z nami również osoby, które otrzymały wyróżnienia. I w związku z tym też prosiłbym o zabranie głosu. Może zaczniemy od pana profesora Sławomira Łotysza. Zapraszam na scenę. Szanowni państwo, szanowny panie burmistrze, kapituło, szanowni goście. To dla mnie ogromne wyróżnienie stać tutaj przed państwem, dziękując za wyróżnienie mojej książki, Pińskie błota, natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku. Tak naprawdę miała to być inna książka, właściwie jej sednem miała być właśnie historia poznania i eksplorowania, historia osuszenia Polesia. Taki był mój cel, taki był tytuł, mniej więcej taki był tytuł mojego projektu badawczego. Tytuł brzmiał Druga Holandia czy Naturalna Forteca, kwestia melioracji Polesia w II Rzeczpospolitej. I tak jak z tego tytułu widać, tą początkową moją sferą badań było to napięcie pomiędzy władzami, jeśli można tak powiedzieć, państwowymi, gospodarczymi, przede wszystkim względami, jakie przemawiały za tym, żeby osuszyć Polesie, zmeliorować, osadzić tam miliony, jak uważano, osadników, a z drugiej strony dążeniami wojska, które uważało, że generałów sztabu, którzy uważali, że pozostawienie Polesia takim, jakim jest, czyli błotnistym, zabagnionym, trudnym do przebycia, jest, czy będzie skuteczną ochroną, barierą przed spodziewaną sowiecką agresją. W toku prac nad tym tematem okazało się, że tych relacji było znacznie więcej, że to wszystko było bardziej skomplikowane. I zacząłem sobie na przykład zadawać pytanie, jak do kwestii do melioracji Polesia podchodzili mieszkańcy tych ziem, czyli Poleszucy, ludzie, których w Polsce wyśmiewano za to, że są właściwie synonimem zacofania. Z drugiej strony, i im dalej w to wszystko wnikałem, pojawiły się kolejne pytania, na przykład jak tak naprawdę to wszystko miało się do przyrody, która tam była? Dlaczego ta przyroda właściwie zniknęła z horyzontu? Dlaczego nikt nie mówił, czy nie zastanawiał się, a co z bobrami, które mam na okładce między innymi? A co z łosiami? A co z rybami, żółwiami i wszystkimi innymi fantastycznymi stworzeniami, które tam żyły? I w ten sposób ta praca zaczęła podążać w kierunku czegoś, co nazywa się historią środowiskową. Można powiedzieć, że w trakcie pracy nad tą książką z historyka techniki przeistoczyłem się w historyka środowiska. I to jest bardzo fajna zmiana. Nurt ten badań nad historią środowiskową zyskuje coraz większą popularność również w Polsce. Myślę i mam nadzieję, że wiąże się to z tym, że coraz lepiej rozumiemy, jak ważne jest środowisko w naszym życiu, że właściwie od niego zależymy. I właśnie w ten sposób też traktuję to wyróżnienie jako przejaw właśnie tej rosnącej świadomości, że te mokradła to również jest środowisko, które powinniśmy chronić, że nie tylko lasy, góry, piękne jeziora, ale również te bagna, które wydają się nam takie obrzydliwe i wciągające, owszem, ale może w nie najlepszym tego słowa znaczeniu. Mnie wciągnęły dosłownie. I bagna zajmują w tej historii bardzo szczególną rolę. To, co ja w tej książce staram się udowodnić, to, że wszystkie decyzje, jakie zapadały w odniesieniu do Polesia w tamtym okresie, ale i wcześniej, może nie były podyktowane środowiskiem, ale nawet jeśli ludzie, generałowie, politycy udawali, czy może nie mówili o tym, że te mokradła odgrywają ważną rolę, one odgrywały tą rolę. One decydowały o tym, co tam można zrobić, w jaki sposób można zagospodarować to Polesie, czy te próby zagospodarowania właściwie mają szansę powodzenia, czy nie. Dziś, po latach, wiemy,
że nie bardzo to się udało. Polakom nie udało się osuszyć, właściwie Polacy nie zaczęli osuszać na dobrą sprawę Polesia przed wybuchem II wojny światowej. Po wojnie zajęli się tym Sowieci w taki sposób, że tam, gdzie pływały kaczki, mogły biegać wielbłądy. Tu cytuję ministra robót publicznych Jędrzeja Moraczewskiego w okresie międzywojennym. Tam pojawiły się burze piaskowe, ogromne pożary torfowisk, katastrofa ekologiczna na ogromną skalę. Oczywiście nie na całym obszarze, tylko tam, gdzie Sowietom udało się to przesuszyć. I ta świadomość, że właściwie w jakimś sensie tak naprawdę, i tu nie przesadzam, zależymy od bagien, zaczyna być dostrzegana na świecie. Tu może kilka, właściwie dwie liczby. Torfowiska, które na Polesiu stanowią większość obszarów podmokłych, czy stanowiły, ale jeszcze dużo ich zostało, na szczęście, które zajmują 3% powierzchni wszystkich lądów, skumulowały i przechowują 30% całego węgla, który na przestrzeni dziejów został skumulowany w warstwach glebowych. Czyli te 3% torfowisk właściwie utrzymuje w jako takiej równowadze cały ekosystem, jeśli można tak powiedzieć. A to, co się z nim dzieje obecnie, to jest w dużej części również tu w wielkim cudzysłowie zasługa tego, że w przeszłości osuszaliśmy jako ludzie mokradła. Nie tyle przesuszaliśmy, ale osuszaliśmy. Samo osuszenie mokradła, zamienienie go nawet na pastwisko, które wydaje się zielone, bardzo żyzne, powoduje to, że torf, który kumulował, czyli sekwestrował, jak to się mówi fachowo, dwutlenek węgla z powietrza przez tysiące lat, po prostu ten dwutlenek węgla ulatuje. Następuje proces murszenia torfu. W wyniku tego tak naprawdę nawet tego nie widać, ale torfowisko po prostu, nawet łąka założona na torfowisku, opada w tempie centymetra rocznie, a czasem nawet szybciej. Świadomość tej wagi tego, tych mokradeł w naszym życiu i potrzeby mówienia o tym, myślę, że już jest dostrzegana. I ja bardzo cenię sobie właśnie to, że również widać to w formie takich wyróżnień jak to. Między innymi takiego jak to, które bardzo sobie cenię. Ale mówię między innymi dlatego, że ta książka została już dostrzeżona. Dostała główną nagrodę w konkursie na najlepszą książkę w konkursie organizowanym przez Przegląd Wschodni na najlepszą książkę naukową, jak również była nominowana w kategorii najlepszej książki historycznej w tygodniku Polityka. Jednak te wszystkie nominacje i te wszystkie wyróżnienia i te wszystkie nagrody, one są bardzo ważne dla mnie i bardzo je sobie cenię, ale jest jeszcze jedno wyróżnienie, które cenię sobie chyba najbardziej. Tam nie ma kapituł. To są czytelnicy. Ja tą książkę pisałem również z myślą, nie wiem czy najbardziej, ale również z myślą o czytelnikach. I to, jak czytelnicy przyjmują tą książkę, jest dla mnie największym wyróżnieniem, dlatego stąd moje wzruszenie, proszę wybaczyć. Nakład tej książki, o czym nie mogę mówić, bo wydawca zabrania kilkakrotnie przekracza to, co zwykle w jakich nakładach wydaje się zwykle książki naukowe, ale również listy pisane zupełnie spontanicznie przez czytelników, to jest coś, co cenię najbardziej. I również dziękując, dobry przykład dał nasz laureat, dedykując tą książkę swoim bliskim. Ja również chciałbym zadedykować i tę nagrodę, tak jak zadedykowałem tę książkę we wstępie mojej babci, która urodziła się na Polesiu, Polce, i mojemu dziadkowi, który również urodził się na Polesiu, Poleszukowi. Dziękuję bardzo.
ponieważ pani profesor Omilanowska Kilijanczyk jest nieobecna, to prosiłbym o zabranie głosu panie z wydawnictwa pana z wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Szanowni Państwo, w imieniu wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego chciałabym podziękować, bardzo podziękować za wyróżnienie książki autorstwa pani profesor Małgorzaty Omilanowskiej-Kilijańczyk. Niestety autorka nie może uczestniczyć w uroczystości, dlatego pozwolę sobie odczytać list przesłany przez panią profesor. Wielce szanowny panie burmistrzu, członkowie kapituły nagrody i goście. Wyróżnienie w tym konkursie jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Jestem historykiem sztuki, a właściwie architektury i choć historia techniki zawsze była mi bliska, bądź przecież nie ma gmachu, którego forma nie byłaby powiązana z techniką i technologią budowlaną, to jednak zawsze uważałam, że mój dorobek należy do dyscypliny nauk o sztuce. Postać architekta Antoniego Jabłońskiego-Jasieńczyka i jego biografia twórcza były dla mnie pretekstem, czy może raczej punktem wyjścia do rozważań i ustaleń dotyczących funkcjonowania pod zaborem rosyjskim systemu budowlanego w aspekcie zarówno urzędniczym, organizacyjnym, prawnym, jak i technicznym. A ojcem duchowym był dla mnie w tych poszukiwaniach profesor Andrzej Chwalba. Dostrzeżenie przez kapitułę w mojej książce Architekt-urzędnik wartości ważnych dla innych dyscyplin niż historia sztuki to dla mnie wielki zaszczyt i radość. Jest dla mnie potwierdzeniem, że warto rozszerzać pola badawcze poza ścisłe ramy uprawianej dyscypliny i poszukiwać odpowiedzi na pytania ważne dla humanistów eksplorujących obszary z pozoru odległe. Dlatego chciałabym bardzo serdecznie podziękować wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego za zgłoszenie mnie do konkursu na nagrodę imienia Jana Jędrzejewicza, kapitule nagrody za dostrzeżenie mojej książki, a burmistrzowi miasta Płońska, przedstawicielom Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz kasy imienia Józefa Mianowskiego, Fundacji Popierania Nauki, za ustanowienie tej jakże cennej nagrody. Jednocześnie składam najserdeczniejsze gratulacje tegorocznemu zwycięzcy i wyróżnionym. Bardzo dziękuję. Nasze spotkanie z Nagrodą Jędrzejewicza tegoroczne dobiega właśnie końca. Chciałbym w imieniu organizatorów oraz kapituły Nagrody imienia Jana Jędrzejewicza podziękować Państwu za przybycie i udział w naszej uroczystości. I jednocześnie chciałbym Państwa zaprosić za rok na podsumowanie 12 edycji Nagrody. Jeszcze raz dziękuję Państwu za przybycie i do zobaczenia.